Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku ponownie powracamy do racji żywnościowych i w dzisiejszym odcinku coś całkowicie wyjątkowego, ponieważ chciałbym was zaprosić do odcinka z rosyjską racją żywnościową. Jeśli ktokolwiek byłby ciekawy, co się w niej znajduje, opis macie na dole. Ja sam tyrlicy dokładnie nie znam, jednak coś tam plus minus mógłbym przetłumaczyć. Myślę, że będzie to taka zagadkowa, śmieszna troszeczkę recenzja, ponieważ poznamy tak naprawdę, co jemy dopiero po tym, jak to zjemy. Tak więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jeśli chodzi o samą rację, w tym przypadku ma ona ponad 3500 kalorii, czyli jest to naprawdę racja na jeden dzień bez żadnego problemu. Jednak jest to racja ogromna. Ona w żadnym przypadku, jakbyśmy się nie uparli, do plecaka nie wejdzie. Znaczy może wejdzie, ale kto by chciał takie 2 lub 3 kilogramowe pudło plastikowe nosić? Jest to zwykła plastikowa tacka w tym przypadku i mamy zwykłe tutaj ofoliowanie. Wystarczy otworzyć i już dostajemy się do środka, więc tutaj też się tym zajmiemy. Jeśli chodzi o rację wytworzona w roku 2015 i data spożycia aż do 1 czerwca roku 2017, czyli 2 lata. A że jest to racja żywnościowa rosyjska, to tak naprawdę to coś powinno wytrzymać grube kilka lat ponad termin ważności, ale wiadomo, papierologia. Dobra, otwieramy, wchodzimy do środka i zobaczymy, co tutaj się w ogóle znajduje. Wow! Dobra, widzę krakersy. Niech im będzie. Pozwólcie, że to wszystko sobie zdejmiemy, żeby tutaj nic nam nie przeszkadzało. Mamy tutaj oczywiście również i widok na GoProsa, więc myślę, że będzie spoko, wszystko nagrane. Okej, okay. Folia zdjęta, więc już znajdujemy się w środku. Bardzo szybko, tutaj to jakoś pachnie jakąś rybą. A nie, herbatą. Sorry, to ta folia po prostu jak śmiesznie pachnie. Tak, dobra, ta folia ma specyficzny zapach, ale to chyba jest normalne, dobra. No więc już jesteśmy w środku i mamy tutaj tak naprawdę wszystko wyłożone jak na tacy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery opakowania krakersów, które są pogruszone, jakbym nie wiedział przez co one przeszły, no ale niech im będzie. Wszystko oczywiście po rosyjsku, bo wiadomo, jak rosyjska racja, to wszystko musi być po rosyjsku. Tak więc tak, cztery opakowania krakersików, hashtag sucharów jakiś, chociaż bardziej to pod krakersy podchodzi. Na pewno nie jest tak twardy jak nasze legendarne Panzerwafle. Następnie mamy tak, jakąś konserwę. Konserwa mięsna, jakiegoś tam mięsa jest 37,7%, ma ona 300 kalorii. I oprócz tego mam tutaj jeszcze podane różne składniki, 250 gramów waży i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, z tyłu mamy, nie wiem czy to jest data ważności, czy data produkcji, ale pisze data 10.02.15, więc raczej chyba produkcji. Nie wiem, walić. Zjemy, to zobaczymy. Dobra, następne rzeczy. Mamy już konserwę i krakersiki. Tutaj mamy kachap, hecok, akap, herbatę. Tak mi się wydaje chociaż. Więc będzie spoko. I w tym przypadku mamy tutaj kawę. W ogóle jakoś fajnie zrobiona. Nie, co to jest? To jest... W środku jest jakiś płyn. Jakby jakaś taka... Galaretka rzadka. Ale za Chin ludowy nie wiem co to jest. No Maja, napój. Napój jakiś może energetyczny albo coś. Zrobimy, zobaczymy. Tak jak mówiłem, trylicy nie znam. I to przetłumaczenie to jest takie, wiecie. O, tutaj w ogóle mamy jeszcze coś innego, ale o tym za chwilę. Tutaj mamy ponownie jakąś konserwę mięsną. W tym przypadku 58% mięsa. Więc już więcej niż w tamtym. I, a tak, tutaj mamy datę produkcji 12.02.2015, data spożycia 2018, czyli tutaj też musiała być data produkcji, więc żeby nie było, nie mamy tutaj rzeczy na razie przeterminowanych. Następnie ponownie jakieś opakowanie z folijki. Hantok monohydracyk, nie wiem, cokolwiek rozumiał. Rozumiem tutaj tylko dwa słowa, Rosja i Moskwa, tak więc spoko, to jest na każdym wszędzie napisane. I są jakieś procenty też rozumiem. Matin w pozdrawia. Ale co to jest, to za Chiny ludowe, nie mam pojęcia. Hantok mono... Monohydrat? Nie wiem. Zobaczymy. Będzie śmiesznie. Tak jak mówiłem, nawet jakbym to sobie przetłumaczył, a przetłumaczyłem tak łopatologicznie, to i tak to nic by nie zmieniło, bo cyrylica jest cyrylicą i zanim ja bym wszystko tutaj sobie ogarniał i przyporządkował, które było które, to i tak by minęło 5 godzin. Więc tak jak mówiłem, jest to taka recenzja, unboxing rzeczy śmiesznych. To jest herbatka. Różne rodzaje, znaczy dwa rodzaje, więc zobaczymy. Nie, czy to jest herbatka? Pozwólcie, że to aż otworzę teraz, bo jestem szczerze mówiąc zaciekawiony, czym to jest. To jest jakaś chusteczka w tym... Chusteczka jednak. Okej, okay. Wiecie dlaczego mnie zdziwiło, że herbatka? Bo kto normalny
chusteczki, nawet jeśli są nasączone jakimś alkoholem czy coś, trzyma w takich saszetkach, których mamy, na których mamy kamuflaż i wszystko jest po rosyjsku. Dobra, tego się nie spodziewałem. To są wojskowe chusteczki nawilżone. Nawilżone dosyć biednie. W porównaniu do tych, które znamy w naszych sklepach. Dobra, to jest te rzeczy następne i otwieramy dalej. Tutaj mamy zwykłe te ogniki nasze. Dosyć jakoś inaczej zrobione, jest jeszcze z jakimś brązowym czymś, nie wiem co to jest. Może żeby się jakoś lepiej paliło. Ale to podpalamy i to po prostu ogrzewa nasze jedzonko. Dalej. Mamy teraz ponownie konserwę mięsną, bo tutaj mamy 3 lub 4 konserwy mięsne i ona ma aż 92% mięsa. To już jest porządne. To jest porządne. Jak na mielonkę, to wszystko są mielonki, żeby nie było. Tu każda jedna rzecz to jest mielonka itp. itd. Tutaj ponownie mamy konserwę mięsną, ale tym razem... Czy to jest konserwa? A to szczerze mówiąc nie wiem, co to jest. Bo nie ma nic podanych. A też są jakieś inne napisy, więc szczerze mówiąc nie wiem, co to jest, ale zobaczymy. Będzie ciekawie. Dobra, następna rzecz. Hot dog. Napój owocowy. Tak? Tak mi się chociaż wydaje. Napój owocowy. Tutaj mamy cukier. Cukier. I następne rzeczy to są zapałki. Zapałki otoczone jakimś jeszcze czymś. Tak, żeby się jakoś dłużej paliły. Fajne. Rosyjskie zapałki będę miał. Kurde, na pamiątkę sobie zostawię normalnie. Dobra, zapałki. Teraz mamy tak. To jest kawa. To jest herbata. I tutaj ponownie jest herbata. Herbata od 1991 roku. Dobra. I tak, następna rzecz. To gdzie tu jest tuszonka? Tu powinna gdzieś być tuszonka. Prawdziwa rosyjska tuszonka. Ja nie potrafię jej teraz znaleźć. Dobra, nieważne, ale tutaj też ponownie mamy jakąś konserwę mięsną. Bo tu wszystko jest mięsne z dodatkami typu jakieś inne warzywa, typu ryż, typu kasza i tak dalej. Ale to wszystko otworzymy i zobaczymy, więc ja jestem ciekaw, jak to będzie w ogóle smakować i jak to się ma do jedzenia, więc okej. Okay. Tutaj ponownie mamy jakiś napój. Nie, to jest batonik. Batonik powinien być... Batonik. Z tego co dotykam, to jest batonik. Chyba jedyna słodka rzecz w całej tej racji. Nie licząc cukru. I tego, co jest tutaj. Ale to wszystko sprawdzimy. I nam zostało jeszcze... Co to jest? Widzicie to? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Może coś do przebijania, może coś do otwierania. Wygląda jak jakaś zapinka, przywieszka, zawieszka. Nie wiem, szczerze mówiąc. Jakieś plastikowe, nie wiadomo co. I mamy jeszcze... Pieprz, peper, chyba pieprz i ponownie cukier. Dobra, co coś tutaj jeszcze mam? Mam jeszcze jakieś chusteczki, żeby się wyczyć, jak będziemy brudni. I mamy aż, wow, 3 łyżki. Tego się nie spodziewałem. Aż musiała kamerka wyłączyć się, ale już nagrywa. Mamy również i aż 3 łyżki, więc dosyć ciekawe. Okej, okay. 3 łyżki, no i na sam koniec mamy tylko i wyłącznie tą naszą karteczkę, gdzie co się znajduje, ale oczywiście wszystko po rosyjsku. No bo po co tłumaczyć? Przecież to jest racja rosyjska, więc po co to na angielski tłumaczyć? Dokładnie. I na samym końcu mamy jakąś kartkę, o której w ogóle nie wiem, o co w tym jej chodzi. I to by było tyle, moi drodzy widzowie. Tyle tych rzeczy jest. Wydaje się mało, bo konserw jest dużo. Nie ma jakiejś słodkości, nie ma jakiejś dobroci i fajnych łakoczy. No ale zobaczymy. Zapraszam do testowania. Dobra, moi drodzy widzowie, wszystko sobie już przygotowałem i wszystko mamy na stole. W normalnym ASG Maniaku, kiedy nagrywałem rację, dzieliłem te racje na przykład obiad, deser i na przykład śniadanie lub kolację. Wszystko zależy od racji. Jednak w przypadku racji rosyjskiej nie mamy tutaj tak naprawdę żadnej różnorodności. Mamy do wyboru albo konserwę, albo konserwę, albo konserwę, albo konserwę, albo konserwę, albo dużo cukru, albo marmoladę, albo krakersy. I to jest wszystko. Tak więc jeśli chodzi o jakieś zapotrzebowanie na wszelkie witaminy, to tutaj to średnio widzę. Ale mamy dużo mięsa i tłuszczu, a to na pewno jest najbardziej przydatne, jeśli chodzi o warunki bojowe. Jeśli chodzi o mnie, co mnie zadziwiło? Po pierwsze cukier. W całej racji mamy 65 gram cukru i nie powiem, jest to ogromnie dużo, bo w każdej jednej racji, której jadłem, amerykańskiej, francuskiej, polskiej i tak dalej, tego cukru mamy za mało. Ja jestem osobą, która nieraz lubi sobie coś posłodzić, jeśli chodzi na przykład o kawę. Tam herbatę też tam nieraz rzadko, ale kawy bez cukru ja za Chin ludowy nie wypiję. I kiedy w normalnych racjach mamy tego cukru 5 do 10 gram dosłownie na całą rację, to jest tyle co nic. Więc w tym przypadku w racji rosyjskiej nie dość, że ten cukier możemy sobie zjeść. Mówię to poważnie, bo tego cukru jest ogromny, jak dużo. To możemy nim posłodzić wszystko i dosłownie wszystko, tak więc jest tego spoko. Mamy również sól i pieprz, tak więc fajny dodatek. Najlepsze było to, że nie ma tutaj na szczęście już opakowania. Myślałem, że w tej racji jest guma do rzucia i sobie ją wziąłem, po czym po 10 sekundach skapnąłem się, że to nie jest guma do rzucia, tylko tabletka do oczyszczania wody. Ale nie powiem, smak też swój miała, do teraz go czuję, ale jest okej.
Następna rzecz to jest tak. To co mówię, mam tutaj kilka rzeczy do wyboru. Tutaj te trzy oto konserwy, czy też te tak zwane bańki z rosyjskiego, te oto trzy są zrobione po to, żeby je podgrzać. Podgrzać właśnie na tych podgrzewaczach. Ponieważ mam tutaj tak jakby dania główne. I właśnie one są do podgrzania, a te dwie konserwy, które tutaj mamy, są po prostu do zjedzenia. Na chwilę będę mówił, co to jest i tak dalej, będziemy sobie próbować. Ja tu mam wszystko pięknie, ładnie dzisiaj ułożone, więc to fajnie można zrobić. Tak więc zaczynamy. Jeszcze mamy picia. Co do pić? Mamy tak. Napój owocowy, który nie jest owocowy. Mleko w proszku, które nie smakuje jak mleko, jest okropne i się w ogóle nie rozpuszcza. I herbata czarna, która wygląda normalnie, ale jak będzie smakować, to zobaczymy. Jeśli chodzi jeszcze o jedną rzecz, to bardzo fajna jest tutaj marmolada, ale to na sam koniec sobie zostawimy. Marmolada jabłkowa, ona nawet nie wiem ile tutaj ma gram, bo szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, ale w ogóle nie pisze. Możecie mi wierzyć czy nie, ale tego tu nie ma. Tu jest tylko napisane ile tam w 100 gramach kalorii i tak dalej, że 220 kalorii, bla bla bla. Ale w ogóle nie ma nic o gramach. Zero. Kaput. Ale jest genialna, ale o tym za chwilę. I lecimy z jedzeniem. Tak więc to jest dosłownie wszystko. To jest cała racja żywnościowa, którą mamy w tym ogromnym pudle. Ogromnie dużo mięsa, tłuszczu i krakersy do przegrania, gdyby ktoś nie umiał zjeść samego mięsa i tłuszczu. Tak więc zapraszam do oglądania i testujemy. Zaczynamy od tej oto bańki, hashtag konserwy, która to jest zwykłym pasztetem. Tak po prostu. Ale pasztetem dobrym, bo już sobie próbowałem, ale oczywiście będziemy jeść na wizji. Jak będę mlaskał, to sorry, ale mam mikrofon obok gardła, więc nie narzekajcie, spokojnie. I powiem wam coś. Pomimo tego, że to jest pasztet z racji rosyjskiej, pasztet, zwykły pasztet, mielonka, pasztet, czyli mięso zmielone, nie wiadomo czego, od kogo i nie wiadomo skąd, to jest to jeden z najlepszych pasztetów, jakie w życiu jadłem. Mówię to całkiem poważnie. Jeszcze z tą rosyjską solą i rosyjskim pieprzem, to jest po prostu buelissimo. Powiem szczerze, że to mogę jeść godzinami. Tak, konserwę. On jest po prostu genialna, no. Nic dodać, nic ująć. Dobra, pozwólcie, że się napiję. Picia owocowego, którego w proszku było mniej więcej pół szklanki, a zostało to tylko i wyłącznie, a co z tego zostało, to żółte picie, które smakuje jak woda z cukrem. Jak woda z cukrem. Dosłownie. Da się wypić, ale też bez przesady. Lecimy dalej. Mamy tutaj tą oto właśnie teraz mielonkę, czy też mięso w galarecie z liściem laurowym. Tak więc dosyć jakieś ciekawostka można powiedzieć, że mamy nawet liść laurowy i wszystkie przyprawy i to strasznie fajnie pachnie. Mam tutaj dużo mięsa i zero tłuszczu, co sami widzicie z widoku GoPro. I to jest mięso, jeśli chodzi o to właśnie wieprzowe. O, świetnie. Jedyne, co w tym przypadku można bardzo mocno odczuć, to to, że jest ono cholernie słone. Aż za bardzo słone. Gdybym wiedział, to bym aż tyle soli nie dawał. Ale samo mięso, jeśli chodzi o to, jest naprawdę, naprawdę dobre. Oprócz tego, że troszeczkę się dziwnie rozwarstwia, to jest naprawdę dobre. Powiem szczerze, że jak na razie na konserwy, o których spodziewałem się o wiele mniej, dostaję o wiele więcej, więc jest okej. Następna rzecz to jest coś takiego. Nie wiem co to jest, bo jestem jeszcze tak naprawdę przed wstępnym tłumaczeniem i jeśli ktoś jest ciekawy, to zobaczcie sobie do opisu i znajdźcie to. Ale po prostu mówiąc po chłopsku, to wyobraźcie sobie, że jecie bigos i usuńcie wszystko oprócz tego sosu, który jest w bigosie. I to jest właśnie to. Mówię poważnie, to jest taki sos z bigosu wlany do konserwy, do takiego czegoś. Na fakcie mówię, co nie? Sos z bigosu. Sos z bigosu, w którym jest za dużo warzyw i nie ma w ogóle mięsa. A najlepsze jest to, że to jest dobre. Czemu mi to tak smakuje? Kurde! To jest naprawdę dobre. To jest na fakcie dobre. I te trzy rzeczy, które ja tutaj pokazywałem wam, nie powinniśmy jako tako jeść tak samo, jak ja tutaj pokazuję, czyli zwykle po prostu walnąć sobie na krakersa, chociaż ich konsystencja pozwala nam na to, że możemy je kroić, bo to jest gęste w ogóle i wiecie, zalane wszystkim, że możemy sobie na to pozwolić, żeby jeść je normalnie jak kromkę. Jednak te trzy rzeczy powinniśmy najczęściej w świecie sobie podgrzać i wtedy jeść właśnie tymi łyżkami, które dostaliśmy do zestawu, więc po to właśnie są te łyżki, gdyby ktokolwiek pytał, bo te rzeczy naprawdę po podgrzaniu będą mieć normalną konsystencję, rzadszą i byśmy mogli sobie jeść jak po prostu danie główne. Następnie mamy mięso z kartofelem,
To dosyć łatwo przetłumaczyć, czyli mięso z ziemniakami. Czytaj 90% ziemniaków, 5% mięsa i 5% galarety. Albo czegoś. Jakiegoś tam konserwantu zalanego nie wiadomo czym. Chociaż tutaj tak naprawdę u góry pisze, że jest 50% kartofli i 35% mięsa. Ale ja nie wiem, jak oni to liczyli, ale to pewnie jacyś rosyjscy naukowcy robili, więc no, przyjmijmy, że im zaufamy. 90% kartofli, gdzie 5% mięsa. Wygląda to mniej więcej tak. Jest ziemniak, trochę mięsa i zalane nie wiem czym. W tym przypadku też to jest strasznie mocno solone. Ja rozumiem, że sól, żeby dłużej wytrwały i tak dalej, ale strasznie z solą się nie przesada. I to już jest jedyna tak naprawdę aktualnie rzecz, to coś z kartofelem, jak tu piszę, z kartoflem, żeby nie było, które mi tak naprawdę nie smakuje. Jest to zasięg nudowy o wiele za przesolone, a ja tutaj soli mało dałem. Ma taki dziwny smak takich dziwnych ziemniaków, nie wiem jak to opisać, to jest taki ziemniak z sosem takim bez smaku, powiem szczerze, że po prostu tak średnio mi to pasuje. I ostatnia rzecz, czyli to coś, jest to po prostu ryż, czy też słoninka w nie wiem czym, szczerze mówiąc. Rozdrobnione coś tam. W każdym razie jest tutaj mięso, tłuszcz i to wszystko jest zalane i jest tutaj również i ryż, czy też kasza ichnia, która wygląda jak ryż. Niech im będzie. Oh shit. Cracker mi się rozdupczył cały. Dosłownie. No. I to jest dosyć spoko. To jest kasza, tak jak mówiłem. To takie W, trójka to kasza. To jest kasza. I to jest nawet okej, powiem szczerze. Tylko nie wiem, jak to opisać. Tutaj minus tej racji żywnościowej jest taki, że ją trzeba spróbować, by dowiedzieć się, jak to smakuje, bo opisanie tych smaków jest dosyć trudne. Każde z nich jest tak bardzo specyficzne, że pomimo tego, że mam już te 19 lat rocznikowo, jadłem wiele rzeczy w życiu, to nie wiem, jak to najczęściej w świecie opisać. To jest dobre, ja mogę powiedzieć, że to jest dobre, ale najczęściej w świecie nie wiem, jak to opisać. To jest specyficzny rodzaj jedzenia, który naprawdę trzeba spróbować, żeby zjeść. Może się wydawać, że to jest kasza z mięsem. Okej, może się wydawać, że to jest jakiś sos z bigosu. Może się wydawać, że jest to jakieś mięso, czy też kartofle zalane czymś tam, ale to ma, każda z tych rzeczy ma jakiś specyficzny smak. I powiem wam szczerze, że na razie smakowało mi wszystko oprócz tych kartofli, bo oni mają jakiś dziwny, naprawdę dziwny smak. I dostały nam jeszcze tak naprawdę dwie rzeczy. Dwie rzeczy, tak, dokładnie. To jest taka ogromna paczka, która kosztuje prawie 100. Nie do dostania w Polsce, a jeśli już to sprzedają bardzo, bardzo rzadko, mi się udało, brat mi tutaj dał informację, za to mu serdecznie dziękuję. I to naprawdę kosztowało ponad prawie 100, no z przesyłką 93 zł, jak dobrze pamiętam, tak chyba. A ściąganie tego z Ameryki nie ma sensu, bo pomimo tego, że kosztuje to tam 10 dolców, to przesyłka kosztuje 50, tak więc no, sami sobie możecie to wyobrazić. I słodkości na sam koniec, czyli marmolada jabłkowa. Która jest genialna. Wysiorbałbym całe to opakowanie, ale to poza nagraniem. I batonik. Batonik rosyjski. A najciekawsze jest to, że logo tego batonika, nie wiem dlaczego, ale mi przypominał jakiś nabój. Rosja. Okej, ale batonik owocowy całkowicie. Wow. Bo się nie da złamać. O, shit. O, shit. Dobra. Który naprawdę pachnie owocami. Najbardziej żurawiną. Ale muszę powiedzieć, że też jest genialny. Jeszcze w żadnej racji chyba nie spotkałem złego batonika, więc to jest chyba normalne. Ale naprawdę, jak na jedną z dwóch słodkich rzeczy, ten batonik jest na fakcie genialny. Naprawdę dobry. I to by było tyle. Zdziwieni trochę? Prawie za 100 jedzenia. Ogromna paczka, jakby nie patrząc. Jedzenia jest naprawdę duże. Znaczy dużo, w znaczeniu dużo jakby w jednostkach. Że mamy dużo mięsa, dużo kalorii, dużo tego. Ale mało jakby różnorodności, czyli porównanie do innych racji, gdzie mamy cukierki, gumy, batoniki, gumy, mięso takie, dodatek taki, chleb taki, krakers taki, marmolada taka, dżem taki. W tym przypadku mam naprawdę rzeczy mało, jeśli chodzi o różnorodność, ale dużo, jeśli chodzi o najedzenie, bo
tym mięsem. Ja się najadłem jedząc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krakersów, nawet je odgryzając. Ja się tym najadłem prawie, że. No już nie wiem, ja jestem głodny nawet trochę, znaczy byłem. I powiem szczerze, że gdybym ja miał zjeść te wszystkie tutaj mięsa, konserwy i tak dalej, to ja bym to chyba z 3-4 dni jadł, gdybym ja to wziął w góry. Ale ta paczka, tak jak mówiłem, dla mnie chociaż waży za dużo, zbyt troszeczkę mało różnorodności i jedzenie ciągle takich mielonek, konserw, dziwnych dań, no jakoś mi by chociaż nie podpasowało, więc dlatego chyba, właśnie dlatego wolę jednak racje inne, w których mamy tą różnorodność większą. Nie mówię, że ta jest zła, ona jest dobra, naprawdę mi smakuje, pomimo tego, że spodziewałem się całkowicie czegoś innego po rosyjskiej racji żywnościowej, to naprawdę ona mi posmakowała. Gdyby ona kosztowała naprawdę mniej, tak 30-40 zł, to może jeszcze bym kiedyś sobie kupił, ale szczerze mówiąc, aktualnie za tę cenę, za około 90-80 zł i to trzeba jeszcze czekać na okazję, żeby ktoś to sprzedawał, żeby było dostępne, to nie widzę sensu. Na pewno dla hobbitów albo dla osób, którzy chcieliby się pochwalić, jakim to są rusofilem i za chwilę przyjdą z takim czymś, prawda, w plecaku na następną ASG strzelankę, albo dla osób, które po prostu chciałyby sobie to spróbować. To na pewno jest jakiś fajny dodatek, raz na ruski rok sobie kupić, czy też raz na życie, bo warto. Coś innego. Tych trzech dań po prostu nie da się opisać. Po prostu się nie da opisać. To mięso też jest strasznie specyficzne. No ale dobra, moi drodzy widzowie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Krótszy, bo krótszy. Sam nie wiem, ile on będzie trwał. 26 minut, kiedy normalna racja jest ponad pół godziny. Ja sobie jeszcze dojem te słodkości, dojem sobie troszeczkę innych rzeczy. Cieszę się bardzo, moi drodzy widzowie. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, followujcie, zapraszam na Facebooki, wy udostępniajcie, by ten filmik dotrwał do całego świata. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie wkrótce, o ile będzie śnieg. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.